Państwa, wiadomo, jaka teściowa mu się trafi. Czy taka z tych dowcipów, czy może taka teściowa z innej epoki, z zupełnie innego środowiska, taką, którą zaraz Państwo poznacie. Teściowa! To jest rzęcz i to rzęcz jest, co skakuje mi do gardła, co mi mówi, słuchaj stara, co by tobie kolka sparła. On mi może tak wymyślać, on mi może nazwać stara, co on sobie o mnie myśli. Takie głupstwo gadać wara. On jest cham, bez wychowania. On paroba, zmija, zmora. On to kiedy w łeb uderzy swego teścia Izydora. A mówiłam do Izydur, co najgorzej zięć mieć hrabia. I staniło się na moim, co on z nami dzień wyrabia. Bo te nasze polskie szlachty to są takie chłopi tędzy, że jak bierze, to nastarczyć już nie można mu pieniędzy. Izydur się jemu bojał. To i daje, choć się wstydzi. A on do nas ciągle gada, my dajecie ruble, Żydzi. Żydzi, Żydzi, słyszą Państwo, on od Żydów nas obraża. On to myśli, co wziął córkę zwyczajnego hałaciarza. Moje Rusi, śliczne dziecko, dobre córki, dobre żony, one damy całym gimbem, one damy wykształcone. One gada po francusku i z fortepian obeznane. One całe gra na pamięć kawalerii rozfikłane i ten ptasznik gra z Tyrolu. I inaksze arcydzieło, co ja nie wiem, skąd zdolnościów tych się tyle u niej wzięło. I ja takie dobre dzieckie powierzyłam w takie ręki, co by teraz ja cierpiła i Izydor wnosił mękę. Raz mieliśmy iść na raut. W mój salonik było ciszy, a w sąsiednim, znaczy zięcia, te gadanie z Ruzim słyszę. Słuchaj Ruzi, on jej gada, ja ci jedno powiem słówko, to na raut to my iść możemy, lecz nie z starą tą Żydówką. Z jaką znowu tam Żydówką, pyta Ruzi, łowem kiwa. My z tą starą on jej gada, co się mamę twe nazywa. Ruzi wpadło w palpitację i dostało spazmowanie, co myśliłam, żeś więcej biedne dzieckie mi nie wstanie. To wpadniłam do pokoju z odekolon i kieliszek, co by nie dostała jeszcze zapalenie jakie kiszek, albo insze jakie słabość na jej młode, piękne ciało, bo by znów kuracje takie z 10 rubli kosztowało. To jak ja jej wtarłam etyr i mówiłam do niej czule, to ten hrabia rzekł ze śmiechem, pchnij jej stara w nos cybulę. Moje Ruzi w nos cybulę, diałuję, to ja także pomyśliłam, co ja zemlić potrzebuję. To jak ja się przewróciłam i krzykniłam, gewalt, rety, to ten hrabia znów ze śmiechem, co wyprawiasz za małety, co za szprinców ty wyprawiasz, czy żydowskie to ostatki? To się Ruzi poderwiło i krzykniło, precz od matki. I zrobiło się aferę. Ruzi była jak pomidor, a ja blada jak teściane. I w ten moment wszedł Izydur. On był biały, tak jak jajki. Postał chwilę. Z gimby wypadniło mu aż fajki. I rzekł,
Ny, czemu złości się pan hrabia? Niech pan gwałt nie wyrabia, niech pan żonę da szacunek, no i matkę trochę może. A za ten szacunek rocznie 1000 rubli ja dołożę. Ny, Izydor, zawołałam ci, pieniądzów to ja kradnę, ja za takie grube ceny, szanowanie, nie chcę, żadne. Still a gold, rzekł Izydor, nie cofnę się. Moje słowo to jest złoto. No i dziś, aż do południa, już nie było sprzeczki żadne. Hrabia mówił, co ja jestem jak wiewiórkie takie ładne. Mówił, co ja ma kolągwę, robił bardzo grzeczne miny, a usteczki córki nazwał słodkie, jakby gliceryny. On mnie wcale nie wymyśla, ale znowuż nie do wiary, do Izydur dziś powiedział, co on lichwiarz, lichwiarz stary, co on lichwiarz, taki człowiek, że nań każdy mógłby przysiąc. My za teścia znów szacunek trzeba dołożyć. Jeszcze 1000. Czy tak się stało, że nigdy nic lepszego nie widzieliśmy i nie słyszeliśmy?